Obchody 96. rocznicy wyzwolenia Suwałk odbyły się dziś w centrum miasta. Z tej okazji była msza święta i uroczystości pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przedstawiciele władz, służb mundurowych i instytucji złożyli kwiaty. Były też okolicznościowe wystąpienia. Głos zabrali posłanka Bożena Kamińska i Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Z tego miejsca chciałabym złożyć hołd wszystkim poległym walczącym w powstaniu sejneńskim, wszystkim, którzy walczyli również o nasze wolne Suwałki. Spotykamy się dzisiaj, oddajemy cześć, hołd tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości wtedy w naszym mieście, w Suwałkach. Cześć im pamięci. Suwałki odzyskały niepodległość 24 sierpnia 1919 roku, kiedy to do miasta wkroczył 41. Suwalski Pułk Piechoty. Wcześniej wycofały się oddziały niemieckie i litewskie. Żołnierze nie zostali w mieście długo, bo musieli udać się do Sejn, aby pomóc miejscowym powstańcom, którzy walczyli z oddziałami litewskimi. 11 z nich, którzy polegli w walkach, spoczywa na cmentarzu przy ulicy Bakałażewskiej.